Hejka, witajcie na moim kanale Zaczytana i pewnie się trochę zdziwicie, bo nie ma Leny. Leny nie ma, bo już ona mało czyta książek, bo miesiąc temu zaczęła czytać Red, White and Royal Blue i była na 50 stronie. To był miesiąc temu, nadal jest na 50 stronie i w ogóle nie czyta. Tylko sobie powtórzę chyba 20 stron. Trochę słabo, wiem. Lekki spoiler. Nieważne, dobra. No nie, spoiler, ale no. I chcę, będę teraz nagrywała na tym koncie sama. I był też właśnie ten miesiąc przerwy, bo i czytałam dużo książek, miałam czas, po prostu nie, zapominałam nagrywać albo coś w ogóle robić na tym koncie. I teraz zaczynam od nowa i po prostu ja będę tylko mówiła o książkach. I dzisiaj będę mówiła o TBR-ze i książki, które przeczytałam i te, co mam w półce. Praktycznie TBR też. I te, co chcę kupić. I mam dużo, mam listę dużą. Więc bez zbędnego przedłużania zaczynam. I teraz bym mówiła o serii, którą chcę taki przeczytać bardzo. Może. Patrzcie, jaki piękny kubek. Dobra. Teraz będzie seria, którą chcę przeczytać. Tak może od nowa czy coś. Bo oglądałam film, pewnie wy też oglądaliście film. Harry Potter. I mam jedną książkę, mi brakuje z Harry'ego Pottera, nie wiem gdzie ona jest i chyba ją kupię. Ale najpierw będzie, mówię tak, który pierwszy, który ostatni. Będzie Kamień Filozoficzny. A nie mam to w planach, że przeczytam, ale chcę zrobić taki, dobra, kiedyś zacznę, kiedyś tak lekko poczytam, ale w tym roku wątpię. Ale tylko takie mówię, takie w przyszłości na pewno coś tam przeczytam. To jest pierwszy Kamień Filozoficzny. Drugi, Komnata Tajemnic. Chyba nie wiem, czy to jest w dobrym układzie, ale dobra. Komnata Tajemnic. Tutaj nie wytłumaczę za bardzo, bo ja nie pamiętam. W ogóle nie pamiętam Harry'ego Pottera i sobie powtórzę. Następny jest Więzień Azkabanu. Tak wygląda. Następny, Gruba. Taki. Bardzo zepsuta, ale to jest mojej mamy książki. Czara Ognia. To jest, chyba ona ma z parę lat, bo ona, moja mama to kupowała jak była, nie wiem, nastolatką, więc nie powiem, chyba 20, może nie, nastolatka. No, 20 lat, może nie. Nie wiem, nie jestem pewna, nie mówiła mi, albo mówiła, nie pamiętam. Następny to jest Książę Pół Krwi i ta jest bardziej zadbana i grubsza. Nie, ta jest grubsza? I ta jest chudsza może. Bardzo są ciężkie te książki. Następny jest i Insygnia Śmierci, Harry Potter i Insygnia Śmierci. Też taka gruba, w dobrym stanie przynajmniej, ale piękne, piękne są odkładki, tyle wam powiem. Boże, ja znam dużo spoilerów do tej książki. Spoilerów przedziału na ten film. Ale no dobra. Powtarzam. O Jezu, następny. Zakon Feliksa. To jest. Ile ona ma stron? Boże, prawie 1000. Nie. 948 stron. Wow. To ja nie wiem, kiedy przeczytam. I to chyba przeczytam najpierw w ogóle na początku sobie. I wątpię, że mi się spodoba. Przeklęte dziecko. Mam, to jest ta nowa, może nie nowa seria o J.K. Rowling z Harry'ego Pottera, że niby to są dzieci Harry'ego Pottera, ale w scenariuszach, tak jak Baladyna. Okej, okay, zmieniłam kadr, bo mi się zepsuła lampa. Ta taka, wiesz, ta co teraz tutaj, to co tak światło pokazuje. Ale światło działa, po prostu ten do trzymania telefonu, taki cypelek, się odłamał. A ja wiedziałam, że się odłamie, tylko ja głupia postawiłam ten telefon, bo myślałam, że się nic nie stanie. Bo trochę działał, ale nie działa. Tylko ta lampa się przyda. Może jaśniejszą by to zrobić. O, tak przybliżyć. I chciałabym tylko pokazać. Mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem tych. Ta seria ma 8 książek Harry'ego Pottera. Ja w ogóle mówię wam, jakbyście nie wiedzieli w ogóle, co to jest Harry Pottera. Każdy wie na pewno. Jak nie wiecie, to idźcie, obejrzyjcie film albo książkę przeczytajcie. Proszę was, błagam.
Teraz książka, którą jestem w trakcie czytania, czyli Galant od Schwab. Jak ona? Wiktoria Schwab, bo teraz patrzę, bo tam jeszcze jedną czytałam, co później wam powiem. I ona jest bardzo fajna. Dobrze się bawię podczas czytania tej książki. I emocje są takie, no, takie na 50% i zaskoczenie. Tam niektóre takie, co się dzieje. Fajna książka, ładna okładka, dobra książka. Nie jestem zawiedziona, jestem wręcz szczęśliwa. Nie wiedziałam, że to mnie tak zachwyci. Jestem na stronie 83, rozdział 9. Tak to wygląda teraz. Okładka boska, przecudna nawet. Tak to wygląda z przodu. Oh my god. No normalnie jest. To jest o dziewczynce Oliwii, która jest sierotą, bo jej matka i ojciec chyba zmarli. Nie jestem tak pewna. No, zmarli chyba, nie? I ona jest tam, no właśnie, sierotą i kto do niej napisał, żeby przysiadł do domu Galant, bo nie wiem, czy będzie taki spoiler, bo jestem twoim wujkiem. Spoiler, okej? Okay? Spoiler. Będę napisany spoiler. I on tam właśnie przychodzi tam do tego Galant, tam zawiezie ją taksówka i tam się dzieje. Ale nie chcę wam mówić szczegółów, bo nie chcę was spoilerować, bo tu jest dużo spoilerów w stronie 83. Ale bardzo fajna książka. Następna. I właśnie to teraz będę mówiła takie, co mówiłam na poprzednich filmach. Zodiaki i generacja. To zobaczycie na tam pierwszym filmie naszym. To jest o zodiakach i generacji zodiaków, że ludzie umierają i przychodzą zodiaki na świat. No taka... Not my type. I teraz książka, którą przeczytałam, horror. Czarny telefon. Najlepszy film, jaki kiedykolwiek widziałam, ale książka jest beznadziejna. Bo nie ma Robin. Po pierwsze, to nie jest czarny telefon. Czarny telefon ma chyba z 25 stron. Nie, 23 strony, to jeszcze mniej. To się zaczyna na 200 i kończy się na 223. Załamujące, nie ma Robin. Finney Blake się nazywa Johnny. Blake, Finney, nie wiem, John Finney. Ta siostra, ja nie wiem, jak się w ogóle to nazywa, nawet nie zwracałam uwagi. Napisałam gdzieś na końcu. Ołówkiem, nie bójcie się. No ogólnie się w filmie nazywa Gwen, a tutaj jest Suzanne. Zmienia się imienia, mówi się, nie wiem, Gwen albo Suzanne, nie wiem, no halo. I czemu jest takie krótkie? Reszta opowiadam to jest inna, na przykład pop art albo... nawet nie wiem, dobra, kiedy wam powiem, no, mówiłam niedawno w tamtych filmach, o co chodzi. Jestem smutno mi bardzo, ale ogólnie jest dużo tak, o co chodzi. Mówiono, to było w filmie, to jest tutaj, ale z te dzieci to tylko był Bruce, tylko widziałam Bruce jako imienia, to tam on był. Ale obejrzyjcie film, proszę was, polecam tak bardzo ten film. O Jezu, obejrzyjcie go, na 100% wam się spodoba. Następna to jest właśnie od Wiktorii Schwab, Miasto Duchów. To mnie nie zachwyciło, bo trochę byłam nudna i nie przypadło mi do gustu, ale bardzo krótka, jeszcze ma takie rozdziały i tak ona wygląda tutaj. To jest o dziewczynce... zapomniałam, jak ona ma. Jakaś tam dziewczyna, która przyjechała do Edynburgu z rodzicami. Cassidy, no. Przyjechała do Edynburgu z rodzicami, bo chcieli nagrać serial, film Duchodzieniowcy. I oni tam odkrywają duchy i ona z tam jej kolegą duchem odkrywa tam Miasto Duchów. Ale nie chcę wam spoilerować, jak to Miasto Duchów znaleźli. Więc... A słaba, ale jest okej. Okay. Następna, którą nie przeczytam, tylko jest, ale może przeczytam, Opowiem Tobie Gwiazdą. Ona też napisała, ta autorka napisała Truskawkowy Blond i może to przeczytam, może, wątpię. To jest miłosna, ja takich wręcz nie lubię, bo to jest tylko miłość. Och, miłość po prostu, nie dzięki, ja nie jestem miłosna. Następna książka.
Pana stop, nie powiem. Nie, mówiłam już hejt duży był na tą książkę nie, w ostatnim filmie. O Boże. A i też niedawno, dawno, miesiąc temu, opowiadałam wam o Zanim wystygnie kawa. Skończyłam ją dawno, bo też miesiąc temu właśnie. Akurat jak przestaliśmy tak parę dni po, jak skończyliśmy nagrywać na tym kanale, na filmy na tym kanale, to przeczytałam ją. Bardzo fajna, spokojna, polecam, dałam na nią 4 gwiazdki. Taka, no, mówiłam już o co chodzi i nie chcę tłumaczyć jeszcze raz. Następna też przeczytałam i też mówiłam, że przeczytam. Gdzie śpiewają raki? Dilla Owens. To jest thriller związany z taką naturą i bardzo mi się podobała. Ogólnie nie była ekstremalna, co? Przepraszam. Nie była super, ale była w porządku. Daję też 4 gwiazdki dla niej. I ona jest w kinach, ale słyszałam, że w kinach to jest ten film to przeciętny. Więc przeczytałam sobie książkę. Książka mi się podobała. To jest o dziewczynie z Bagien Kia, która właśnie jest taką. Jej tata był. Jej nie, jej mama wyjechała i ona nie. Z jej rodzeństwem. I ona została właśnie z jej alkoholikiem tatą, który był. I chyba też. Nie powiem, nie chciałam powiedzieć nic. I właśnie ten tata bił ją i bił jej matkę, więc on był bardzo problematycznym ojcem. I współczuję. I właśnie ona miała dużo takich romantycznych związków, dwóch chłopaków. I ten Chase Andrews, taki jeden, właśnie on umarł tutaj. I to nie jest spoiler, bo to jest napisane z tyłu strony. I właśnie robią, to jest takie, w czasie przeprowadzają się, nie w czasie, tylko tak my się przeprowadzamy w czasie, co ona, i o jej dzieciństwie opowiadamy, i o dzieciństwie innych, i o co ona robiła wcześniej. Właśnie z tym Chase'em i ten cały wątek, tak. I tam takie śledztwo prowadzą, czy Kia na pewno zabiła tego Chase'a. I to tam się ciągnie i zobacz, i nie wiem. Nie mogę wam powiedzieć, co się stało na końcu, bo to będzie spoiler wielki. O Jezu, muszę tutaj ułożyć sobie. Następna książka, którą moja mama czytała i płakała na końcu, trochę, może nie na końcu, Christine Hannah, Nocna droga. Christine Hannah, to ona jest autorką, może nie taką ulubioną. Ta ogólnie strona, bardzo ładne strony ma, takie niebiałe jak ten Harry Potter. Właśnie zapomniałam powiedzieć, że ten Harry Potter ma takie białe strony, że chyba nie za bardzo mi się będzie wygodnie to czytało. Ale ona jeszcze ma tutaj takie z tyłu książki, które chyba kupię. Chyba. Ta książka ma 440 coś stron, tam 50 stron. To jest o rodzeństwie. Rodzeństwo dwóch. I jeszcze druga tam dołączyła. W ogóle nie jestem pewna, co tam się dzieje, więc przeczytajcie, nie wiem, zróbcie screena, bo wejdźcie tam klikać, zobaczycie. Następna książka, to nie jest książka, to jest kalendarz sławnych youtuberek, którym uwielbiam i po prostu to jest inspiruje się ich kanałem. Zaksiążkownik, zaksiążkowane. To jest, ten zaksiążkownik to jest kalendarz. Piękny. I to też są książki, które one polecają. Nie chcę tak wam pokazywać, co tam jest, bo może wy bardzo chcecie, ale na święta dostaniecie i nie chcecie wiedzieć, co tam się znajduje w środku. Więc jak nie chcecie wiedzieć, to omijcie te. Ale podrapany. Co się stało z. Słabo. No i to są takie książki nowe. I teraz będę mówiła moją listę, którą chcę przeczytać, ale nie mam w domu. Będę tu wam szybko opowiadała. Nie będę opowiadała, o czym jest, ale tylko powiem wam tytuły i skończę ten film, bo to był taki krótki. Jak kupię wam, to opowiem. O czym to będzie? O czym to jest? Żeby umarł przede mną, kwiat wiśni i czerwona fasola. Susza, tusz, angst with happy ending, kwiaty dla Argenola, osobliwy dom pani Peregrine, nic tu po was, niewidzialni, grobowa cisza, seria Wojna Makowa, The Call, gołąb i wąż, ultimatum, motylek, cud miód malina, niby noc, też seria, ona i jej kot, okrutny książę, małe kobietki, nic, a już nie trzeba
Niespokojni ludzie, seria Wiedźmin i seria Niefortunnych zdarzeń, Wrony, Córka piratów, We Hunt the Flame, Złodziejka książek, Pieśń o Achillesie, Niewidzialne życie Adi Laur, Stan splątania, Park Jurajski, Cinder, Szóstka Wron, Mroczna materia, Byliśmy łagarzami, Kiedy umrze, zjesz mnie kocie i Szafa, Ola Tokarczuk. Chciałam powiedzieć, że ta autorka jest bardzo fajna i chciałam tylko dlatego mówię tą autorkę, nie wiem, po prostu. No i to chyba już na tyle, na tym filmiku, bo ja nie chcę właśnie długi, żeby to był ten film, bo nie mam za bardzo do opowiedzenia o żadnych książek reszcie. I to chyba będzie długi nawet film, 20-minutowy, tak podejrzewam. I następnym to będzie vlog i będę właśnie opowiadała o Galancie, który może mi się spodoba, oby to reszta tych stron będzie bardzo fajna i wciągająca. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia, miłego wieczoru, miłego dnia lub miłej nocy, dobranoc, do widzenia, cokolwiek, pa pa.